20 lutego ruszyły pierwsze prace związane z budową ronda przy wieży Ciśnień. Na początek ruszyła wycinka 42 drzew. Obiekt ma być gotowy do końca września, ale wykonawca, firma Strabag, ma nadzieję, że prace uda się przeprowadzić szybciej, by ograniczyć utrudnienia w ruchu ulicznym. Jak tłumaczy nam Piotr Koprowiak, kierownik robót drogowych z firmy Strabag, całość zostanie podzielona na 5 etapów. Pierwszy zaczyna się w połowie marca i potrwa 6 tygodni. Oznacza zamknięcie wlotów ulicy Bołdowskiej i Kołłątaja przy skrzyżowaniu z ulicą 30 stycznia. Ruch ulicą 30 stycznia odbywał się będzie dwukierunkowo zwężonymi pasami jezdni. W drugim etapie nastąpi zajęcie jednego pasa ulicy 30 stycznia. Ruch tą ulicą przez obszar robót odbywał się będzie jednokierunkowo w kierunku od centrum miasta. Ruch w kierunku do centrum prowadzony będzie jednokierunkowo ulicą Bałdowską. Trzeci etap to zajęcie jednego pasa na ulicy 30 stycznia. Ruch tą ulicą przez obszar robót odbywał się będzie jednokierunkowo w kierunku od centrum miasta, pasem wykonanym w poprzednim etapie. Ruch w kierunku do centrum prowadzony będzie jednokierunkowo ulicą Bałdowską, analogicznie jak w etapie drugim. W kolejnej fazie robót dla wykonania odcinka na ulicy 30 stycznia, na odcinku pomiędzy początkiem zakresu a wlotem ulicy Kołłątaja, konieczne jest prowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego z sygnalizacją świetlną. W tym etapie ruch odbywał się będzie wahadłowo jednym pasem ulicy 30 stycznia. Wloty ulic Bołdowskiej i Kołłątaja przy skrzyżowaniu z ulicą 30 stycznia będą zamknięte. Podczas etapu piątego, analogicznie jak w etapie czwartym, ruch odbywał się będzie wahadłowo jednym pasem ulicy 30 stycznia, wykonanym w poprzednim etapie. Wlot ulicy Bołdowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą 30 stycznia zostanie zamknięty. Natomiast możliwy będzie wjazd od ulicy Kołłątaja. Na tym całość ma się zakończyć. Pamiętajmy, że terminy są jedynie orientacyjne. Mogą ulec zmianie z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe oraz ewentualne nieprzewidziane dokumentacją projektową zmiany w uzbrojeniu podziemnym. Całość musi jeszcze ostatecznie zatwierdzić Wydział Komunikacji Tczewskiego Starostwa.